Siemano, bierzemy się w końcu za składanie tej maszyny. Tak zaczynamy dzień. O, tu mamy porozbierane, łańcuszek rozrządu mamy ściągnięty, tak jak mówiłem. Jakoś tam poszło, kurwa, ile oleju. Tłoka też już sobie założyłem, tłok zostaje stary, bo on nawet spoko wyglądał. Cylinder też, to nie było powodem, że komprechy nie ma. Także tłoka już sobie założyłem. Zapinki też, poczyściłem pod uszczelki, to co mogłem przygotowałem. Cylinder też jest przygotowany. Ale najciekawsze do tych zaworów. Udało się dokupić ten sący zawór. Jest po małych przeróbkach. Ale miejmy nadzieję, że to zagra. Także będzie sobie go trzeba tam do gniazda dopasować. No i co? I pospinam sobie głowicę, założę cylinder. No i jeszcze kwestia łańcuszka rozrządu. Też mi się udało dokupić, tylko jest do zakucia. Hondy jakieś chyba 350 czy 300 Foremana, już nie wiem dokładnie, no ale mniejsza o to. I komplet uszczelek był dostępny. No i zobaczymy, czy będą pasować, ale najważniejsze, uszczelka pod głowicę, cylinder wygląda na taką samą, więc to mnie głównie interesowało. Tak to wszystko tu wygląda. Czyli składamy tak jak zawsze, trochę sobie ogarnę, później na jakimś etapie się włączę, coś tam poskładamy razem. Bo jakbym miał wszystko po kolei nagrać, to by film do jutra był. Parę godzin by trwał. Dobra, także małe cięcie, coś sobie przygotuję, podczyszczę i za chwilę się włączę. Proszę bardzo, jak robota idzie, nie podpisałem się. Będzie, że to Adam robił. Tłok, cylinder. Uszczeleczka nowa siadła, pod głowicę też jest taka sama, więc przynajmniej się z jedną rzeczą udało trafić. Głowicę spiąłem, zaworek kurna szczelnie siadł, trochę dotarłem. No i co, powierzchnia tu przygotowana, tu też można kłaść głowicę, tylko jeszcze to będę musiał sobie podczyścić wszystko z silikonów, bo o tym zapomniałem sobie. A poza tym, no to można jechać po kolei. Łańcuszek rozrządu sobie będę na końcu zakładał, bo on będzie do zakucia. A nie mam jeszcze tej całej zakuwarki. No i pyk. Kolejny etap. Magneta na razie nie zakładałem, bo nie wiedziałem, czy ten łańcuch spasuje, ale nawet spasował. Powiem wam, że teraz powinno być luks. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Docisnę sobie jedną ręką wałek. Hop. Napinacz wysunięty. Zobaczcie, ile mamy napięcia, kurde. Schowam go połowę. O. Teraz to będzie, kurde, elegancko. I tak to powinno wyglądać. Znaków jeszcze żadnych nie ustawiałem, bo tak jak mówię, nie mam tej, tu jest do zakucia spineczka, a nie mam zakuwarki. Mi przyjdzie na dniach. Znaki sobie poustawiam. Teoretycznie mógłbym sobie już tu magneto zarzucić i tą stronę trochę poskładać. Muszę jeszcze pod uszczelkę podczyścić. Ale to zobaczę. Nie włączałem się, bo to takie dubanie wszędzie, kurde. Człowiek się musi domyślać, jak się takich nie składa. Z kamerą na głowie to wiadomo. Ale tam, co wiem, to wytłumaczę. No, ogólnie tu już głowica 4 nakrętki na 25 Nm mamy dokręcone. Także znowu małe cięcie i składam dalej. No i kolejny etap. Magneto tu wszystko poskręcane, wszystkie tryby siedzą. Uszczeleczka tu ładnie podczyszczone, ale i tak dam silikonu trochę, bo tak średnio mi się ta powierzchnia podoba. To już ma swoje lata, także lekko przesmarujemy. No i tak to wszystko git. Znaki już sobie ustawiłem. Tak jak tam wcześniej na filmie mówiłem, tu mamy te i tu mamy dwie kreski z płaszczyzną głowicy. Łańcuch jeszcze nie zakuty, tu mam to ogniwko do zakucia. Mam nadzieję, że uda się to tak zrobić, podejść. Ale nic mi tu nie przeszkadza, żebym sobie założył pokrywę tam na bok. Tu widać, że też już ładnie pokrywa podczyszczona. Pamiętacie wtedy tą sprężynę zaworową? Tak, teraz siedzi ciasno.
Także będziemy widzieć, kurde, ciekawe, czy maszyna wróci do żywych. Tak to ma być ustawione, zamykam sobie tą stronę. Tak jak mówię, trochę masą przesmaruję i będzie trzeba olej wlać, jeszcze muszę przegadać z właścicielem, czy ten, czy świeży. Ciekawe, zobaczcie ile jest napinacza teraz. Kurwa. Dobra, działam dalej, jak coś to się włączę, może tam pokrywę, jak będę zakładał, to coś tam pokażę więcej. Na razie tu sobie zamykam. No i dobra, coś pokażę może, żeby nie było, nie? Tak to wszystko wygląda na tą chwilę. Przygotowane już. I będziemy zamykać, poskręcane. Tu na masie sobie silikonem przesmarujemy. I skręcamy. Ciekawe, ciekawe. Tu ta strona już zamknięta. A jeśli chodzi o łańcuszek, to zakuty. Tu chyba to ogniwko któreś, kurde, już nawet nie wiem, które było zakuwane. Nawet nie widać za wiele. Albo już przesunąłem, no ale mniejsza, łańcuszek zakuty. Teraz napięcie będzie prawidłowe. Jeśli o znaki chodzi, to tak jak wcześniej mówiłem, tam mamy oczko tutaj i mamy tam literę T. No i tu te kreski na kółku, ale to już mówiłem, jak rozbieraliśmy chyba, nie? Pokrywa przygotowana, także smarujemy i zamykamy. No i dobra, to kładziemy sobie, kurde, jak to tak. Tu coś na mnie wlazło w tulejkę. O, teraz doszło. Teraz doszło. Ja to zawsze sobie segreguję długościami, o, te są jednakowe, dwie krótsze i trzy dłuższe i sobie pasuje. No i tak to wszystko pasuje, skręcam sobie i zaraz będziemy patrzeć zaworki. Przykręcona pokrywa, teraz tutaj mamy luzik, znaczy no na razie nie mamy, muszę ustawić, ale w każdym bądź razie się uwolnił ten popychacz. Mamy szarpaka jak w kosiarce, kurwa. Wszystko nam się kręci. Świecy na razie nie mam wkręconej, ale już słychać przynajmniej, że coś dmucha. Wcześniej to nic nie dmuchało. Odpalenia dzisiaj nie będzie, żeby mi ten silikon wyschnął. Odpalenie będzie jutro, ale jeszcze tu mam trochę do poprzykręcania. No i sobie teraz ustawimy tutaj dyszkę i zobaczymy ten wydechowy jak się ma. Czy też go trzeba ustawić, czy nie? Coś takiego by to musiało być. Dobra, teścik, jak nie to poprawimy. No, troszkę musimy go ciaśniej dać. 15 też. No, teraz chyba to będzie to. A 10. No, ciężko. No i tak bym to zostawił. Dobra, kurde. Trzeba składać do kupy i jutro teścik, nie? Nic nam tu nie wadzi, nie haczy. No i to tyle, ja sobie ogarniam dalej gaźnik, wszystko zakładam, koreczki podłączam i jutro pierwsze odpalenie sobie zrobimy, chyba że jeszcze dzisiaj jak trochę obeschnie ten silikon. Także małe cięcie i widzimy się w końcu, jak maszyna będzie złożona. Kółko zakładam i lecimy. I pyk, gdzie ten Arctic Cat, kurwa? Coś zmalał chyba, nie? No powiem wam, że trochę odwaliłem. Kład już oddany, miało być pierwsze odpalenie, przejażdżka.
No i była, wszystko nagrałem, pojechałem sobie pojeździć. W tym samym dniu jeszcze rozbierałem jeden silnik, tu macie Yamaha YZF 250, 2013 rok. Z tego będzie filmik. No ale w jednym dniu składałem Arctic Cata i ten silniczek. No i coś popieprzyłem w kamerce, niestety nie nagrało się nic z tego dnia. Ja to zawsze coś odwalę. No ale to co było, widzieliście, tak jak mówię, quad odpalił i nawet fajnie odpalił, ale jeszcze był problem z wkręcaniem się na pełnym gazie. Troszkę go tam szarpało. Na razie właściciel go zabrał, pojeździ trochę i zobaczymy, jak coś, to jeszcze jakiś gaźniczek będziemy czyścić czy coś. Także jakby do mnie wrócił, to może jeszcze wam coś nagram, bo mówię, nawet byłem się przejechać, bo mówię, takiego sprzętu nigdy nie było. A tu klops. No ale trudno, no. Zdarza się. I wracając jeszcze do tej Yamahy, co tu jest rozebrana. Ze złożenia wam najwyżej film wrzucę, ale rozkładanie też było ciekawe. Cylinderek ktoś honował, nie wiem czym, rysy jak nie wiem. Także cylinder będzie do wymiany i no i cała generalka przy okazji. Tu już skrzynia siedzi. Ale to z 2T będzie odcinek z rozbierania. To jest to 2T. A tu jest ta Yamaszka, kurde. Tak samo miałem problem, zobaczcie jak zardzewniała ośka. Nie mogłem tego wybić. Też to nagrywałem wszystko w tym dniu. I no niestety nic a nic mi się nie zapisało. Więc tego będzie odcinek ze składania i z tego będzie z rozbierania i składania. No i tyle, tak wam tylko chciałem pokrótce powiedzieć. No niestety zdarza się, więc to tyle w tym odcinku. Jakby Arctic Cat wrócił, to wtedy wam jakąś przejażdżkę nagram i jeszcze jakbyśmy coś tam grzebali. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.